11 kwietnia wspominamy błogosławionego Symforiana Duckiego, zakonnika. Symforian pochodził z Warszawy. Urodził się 10 maja 1888 roku. Jego rodzicami byli Marianna i Julian, pracujący jako ślusarz. Na chrzcie świętym 27 maja w kościele świętej Trójcy otrzymał imię Felix. Skończył szkołę ekonomiczną. Gdy miał 20 lat, poznał ojców kapucynów. Wstąpił do tego zakonu dopiero 10 lat później, 3 stycznia 1918 roku. Sam o sobie powiedział, że jest długoletnim kandydatem do zakonu. Sytuacja w klasztorze kapucynów przy ulicy Miodowej w Warszawie była wówczas tragiczna. Kapucyni klasztor odzyskali zaledwie 2 dni wcześniej. Felix, jak inni zakonnicy, spał na korytarzu i przykrywał się własnym płaszczem. Z wielkim zapałem zaangażował się w organizację i przystosowanie do zamieszkania klasztoru zdewastowanego w czasie I wojny światowej. Dzięki znajomościom uzyskał odpowiednie dokumenty potrzebne przełożonemu, a także żywność i sprzęty konieczne do wyposażenia klasztoru. Po 2 latach w Nowym Mieście nad Pilicą rozpoczął nowicjat zakonny. Otrzymał imię Symforian, następnie powrócił do klasztoru w Warszawie. Tam kontynuował formację. Znany był z pobożności, gorliwości, pracowitości, a jednak o rok przedłużono mu przygotowanie do ślubów wieczystych z powodu braku ducha zakonnego. Śluby wieczyste złożył 22 maja 1925 roku. Jako brat zakonny podejmował różne posługi, zbierał ofiary dla klasztoru, opiekował się chorymi braćmi, pracował w kuchni, zakrystii, był asystentem prowincjała oraz załatwiał różne sprawy urzędowe. Większość życia spędził w Warszawie, chociaż także krótko przebywał w klasztorach w Łomży i Zakroczymiu. Zapamiętano, że był wysoki, atletycznej budowy, pobożny, pogodny, bezpośredni i naturalny, czym zjednywał sobie ludzi, a także uczynny i pracowity. Po wybuchu II wojny światowej warszawscy kapucyni angażowali się w niesienie pomocy potrzebującym. W nocy z 26 na 27 czerwca 1941 roku Niemcy aresztowali 22 zakonników, wśród nich brata Symforiana. Osadzono ich w niemieckim więzieniu politycznym na Pawiaku. Tam, w czasie przesłuchań, byli bardzo brutalnie torturowani. Pozbawiono ich habitów, ogolono głowy i brody, ale zostawiono brewiarze. Po ponad 2 miesiącach, 3 września, przewieziono ich do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Brat Symforian otrzymał numer 20364 i pasiak z literą P, który oznaczał, że został zakwalifikowany do grupy więźniów politycznych, szczególnie prześladowanych. Zmuszano go do niewolniczej pracy przy kopaniu żwiru i produkcji materiałów budowlanych. Mordercza praca, nędzne wyżywienie, doskwierający w zimie chłód wyczerpały siły brata. W marcu 1942 roku, jako niezdolnego do pracy, przetransportowano go do bloku śmierci w Oświęcimiu Brzezińce. Wieczorem 11 kwietnia 1942 roku w bloku, w którym przebywał, Niemcy wprowadzili grupę obozowych opryszków pod dowództwem byłego oficera armii rosyjskiej. Kijami masakrowali więźniów. Rozgrywały się tam dantejskie sceny. Brat Symforian, gdy stanął przed nim rozwścieczony Rosjanin, uczynił ręką znak krzyża. Oprawcy oniemieli i znieruchomieli. Zmasakrowani współwięźniowie w majestacie chwili zamilknęli. Wynędzniały, ale wielki brat jeszcze raz wszystkich przeżegnał wielkim krzyżem. Ciszę przerwał cios wymierzony w brata. Jeszcze wstał i coś powiedział, ale tego już nikt nie dosłyszał i nie zrozumiał. Następny cios był śmiertelny. I w tym momencie Niemcy, dotychczas uciechą przyglądający się masakrze, wypędzili oprawców. Koledzy z największym szacunkiem, w ubraniu, wynieśli ciało brata do krematorium. Brat Symforian Ducki został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej w czerwcu 1999 roku w Warszawie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały Twojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Symforianowi, który upodobnił się do Chrystusa w Jego męce i śmierci.
sprawa, byśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.